Weź. No weź, nie pokazuj. Tylko masz nie dawać. Co to ty? Miki. Siema wszystkim, ja jestem Pacol, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w chowanego w naszej chacie, którą wynajęliśmy w sumie, z całą ekipą HNS, która tu siedzi, już czeka na zasady. Po prostu no nie mogą się doczekać. Zobaczcie Mikiego minę, jaki jest tutaj. A Miki bardzo, bardzo, że tak powiem, czeka na tą zabawę. No ale co, no hide and seek, chowany, trzeba zagrać. Więc tak, zasady będą takie: jedna osoba szuka, wszyscy się chowają po całym domu, mogą wszystko, dosłownie wszystko, każdą miejscówkę mogą się po rurach tam tyfkować, gdzie są te rury do wentylacji, takie wam pokażę. O, po tych rurach mogą się chować, Miki tam chyba, nie, Iskra tam wejdzie w sumie. Mogą się wszędzie chować, szukamy, butelką będziemy kręcić, kto pierwszy szuka, będą perspektywy z różnych kamer, więc zaczynamy, co? I osoba, która będzie szukała, wychodzi za drzwi tutaj i tam liczy do 100. No mogę na telefonie puścić stopę. Ale pomysł, Sugar, puścić stoper. Dobra, losujemy. Okej, okay, pierwsze losowanko. Kto szuka, tak? Oby był Young Miki. Ale zakręciłem. O nie. Ej, to jest prank chyba. To jest chyba prank. Ja pierdzielę. Jak coś, to tu stał Rafael w tym miejscu. Nie, nie. No dobra, to ja zaczynam. Masakra. Teraz będzie najsmutniejszy moment odcinka, ponieważ muszę liczyć do 100. Raz. Dwa. Patrz w sklepie. 3. Pamiętajcie o sobie. 4. O dzwonku też pamiętajcie. 5. I łapka w górę, jeżeli wam się podoba i chcecie więcej takich odcinków, żeby cała ekipa HNS wychodziła. I żeby zrobić nabór do HNS, jeżeli byście chcieli, to też musi być łapka w górę. Dobra. Nie hardkorowo. Nikt nam nie powiedział, że tu nie możemy się schować. Minuta. Dobra widzowie, ukryjemy się za pralką w łazience. Szybko ich znajdę. Oj, bardzo szybko. Szukam! Dobra, zacznijmy od tego miejsca, bo na pewno tu się Iskra schował, bo on jest taki malutki. Nie no, żartuję. Jest koksem totalnym. Ej, tu nikogo nie ma. Masakra. Tutaj nie ma nikogo, chłopaki. W tym, w zamrażarce. W sensie, nie no, tu się nie mógł nikt schować. Ej, masakra, ale mnie strollowali. Tu nikogo nie ma. Dobra. Szukamy dalej. To będzie troszeczkę ciemno. W toalecie. Nie no, tu nikogo nie będzie. Ej, masakra. Oni gdzieś poszli tutaj na bank. Na dworze nie ma. Nie ma. Czekaj, czy Iskra mógł wejść do jakiejś szafki. Tu nie, bo to jest kosz. Tu nie, bo to są naczynia. Do kosza by nie wszedł, nie zmieściłby się. Do lodówki? W ogóle chyba pusta lodówka jest. Nie, nie ma. Ej, dobra, tu gdzieś będzie Iskra na bank. Ej, nie ma nikogo tutaj. Dobra, Piotrek pierwszy. A tu jest ktoś? Jest lepsza, ale już nie chciałem przechodzić. Gdzie lepsza? No tutaj, z tej strony ale, mniej widać, ale... Ale chyba by było widać, jakbym wchodził. Takie oczywiste miejsce. Dobra, Piotrek pierwszy znaleziony. Ej, tu jest jeszcze szafa, dobra. Ja muszę to zobaczyć. Ej, nie ma nikogo tutaj. Masakra. A tu jeszcze szafa? Nie, tu nie. A, Piotrek. Dobra, chłopaków nie ma tutaj. Tu łazienka otwarta, więc... Za lodówkę, za pralką. Ale dobra miejscowa, nie? No. Za pralką w łazience. No panie, tylko widać było, że odsunięta, tak to bym nie sprawdził. A wiesz, że ona tu jest przymocowana odsunięta? Nie da się jej przestawić, ona tak była. Serio? No. Aha, no to mamy zjednoczonych. Dobra, muszę wyjść. Ej, co tu jest? Przegraliśmy. Nie da się tego otworzyć, więc tu... Dobra, chłopaki muszą być u góry. Trzyma, skorka te drzwi. Chłopaki muszą być u góry, nie ma tu nikogo. Nie, to jest tak. Tutaj jest jakaś szpara, to... Nie no, Miki jest do góry na bank. Young Miki, Young Miki. Gdzie jest Young Miki? Ej! Gdzie jest Young Miki? Ty, nie ma go. Przecież no, musiał tu być. No. A gdzie jest Jak Miki? O, tu, pa, szafa jeszcze jest. Nie.
Miki! Wychodź, będzie gdzie wypłaty! Gdzie jest Miki? No przecież cały dom przeszukałem. Nie ma go. Ej, dobra, tu nikogo nie ma. Chyba, że to jest jakaś tajemna skrytka gdzieś. Ja nie wiem. Ja też nie wiem, gdzie Miki. Nie, no Miki chyba najbardziej się schował. Za schodami to nie, bo tutaj nie ma jak wejść. Ej, oni tu stoją, tam jest Miki gdzieś. Nie no, ja sam szukam, bo ja nie jestem ciekawy, gdzie się schował. Dobra. No, ja nie wiem. Dobra, jeszcze Miki i Iskra. Iskry nie ma nigdzie. Iskry nigdzie nie ma. A gdzie jest Miki? Ej, dobra, ale Miki się... Dobra! Patrzcie, trolla! Dobra, wychodzę. Tylko kto jeszcze jest? Wszyscy już? Iskra jeszcze? A. No i znalazł mnie. Mikołaj, nie można chodzić po dachu. Dobra, wychodzę. Jeszcze Iskra. Jeszcze Iskra. Gdzie może być Iskra? Gdzie on może być? Za pralką w łazience. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Dobra, Iskra, wygrałeś. Najmniejszy, najłatwiej ma. Nie, też go widziałem z 5 razy, jak przechodziłem. Piątka, Iskra. Super. Co? Tutaj, za lustrem. Ty ciężko się tu schować w tym domu. Przechodziłeś tam? Nie widziałem cię na początku. Ja sobie się dobra. Dałem i mówię, dobra, tylko się stąd, no możemy zobaczyć. Dobra, idziemy na drugie losowanie, bo druga runda musi być, prawda? Dobra, z racji tego, że pierwszą rundę wygrałem, a nie było w ogóle ile mam czasu na znalezienie ludzi, więc wygrałem uczciwie. Teraz ja wypadam z losowania, bo nie mogę drugi raz szukać i chłopaki będą losować sobie między sobą. Cztery rogi stołu, kto kręci szugar? Może kręcić. Jako jeden ze starszych HMS. No jeszcze ty może, bo ty przecież wygrałeś. O. Ale ja już kręciłem. No dobra. Dobra, kto będzie szukał? Iskra! Iskra! Najlepszy zawodnik będzie szukał. Dobra, Iskra będzie wychodził na liczenie. Musi odklepać. Najmłodszy będzie liczył. Dobra, drzwi mu to zamkniemy, żeby nas nie podglądał. Nara, masz włączone? Dobra. Dobra, chodźcie. Idziemy się chować. No dobra, no to liczone jest w pamięci. Dobra, to jest już jest 10. 11, 12, 13, kot patrzył w sklepie, subik i dzwoneczek. Gdzie Wiki, idziesz? Nie, szafy. Da się wejść, ale będzie, uważajcie, dobra, Rafał z Mikiem zostają, ja z Szugarem idę na górę. Na górze jest ciekawiej. Tutaj? Pod te schody by było spoko, ale tu nie wyjdziesz potem. Piłka. O Jezus, zgasiłem światło? Tak. Dobra, nie będzie zapalone. Dawaj, pod materac. We dwóch, nie. Wchodź, wchodź pod materac jak chcesz. Ja wejdę za to łóżko. Aby tam nie było pająków. Nie to, że się brzydzę, ale nie lubię. Jezus, są pająki. Ale to jest pieczka ciepłowa. Ty, a jakby za to okno wyjść? Tu nie ma gdzie się schować tak naprawdę. Dobra, ja za to okno wyjdę, ty, Sugar. Dobra, to ja mam drugiej strony. Że patrzcie, jakie pająki to są. Coś już zniszczyłem. Patrzcie, cały walony już. Dobra, tu mnie nie widać. Iskra jedynie może mnie zobaczyć, jak będzie. Iskra jedynie może zobaczyć, jak będzie tam przed tym gamingowym pokojem, ale tak to mnie nie widać. No zobaczymy, jeszcze tu możemy zobaczyć. Masakra. Dobra, wraz z Mikim chowamy się w szafach. Tutaj jest Young Miki, a ja lecę do szafy szybciutko. Pewnie teraz znalazł już Mikiego i Rafaela Loxa, bo to najłatwiej ich znaleźć w tym pokoju. A ja mam taką skrytkę, no tu nie da się znaleźć. O nie, on mnie widzi. Ej, on mnie tam widział. Ale nie skapnąłem się, że są rolety. No patrzcie, Iskra mnie widzi, masakra. Ja pierdzielę, nie skapnąłem się, że rolet nie ma w kuchni zasłoniętych. I co teraz? Przegrałem. Czekaj, czy mnie pierwszy znalazł. Masz kogoś?
No mnie to wiem, że znalazłeś, bo się źle schowałem. Tu nie ma. Ej, dobra, to widzę, że Iskra ma problem z szukaniem, a ja nie wiem, gdzie kto jest jeszcze. Ja się rozłączyłem z Mikim i Rafaeloksem i poszedłem tutaj, ale... Szybko mnie znalazł, cwanek. Ty, ale oni się ładnie pochowali. To ja bym ich nie znalazł teraz, bo ja nie wiem, gdzie oni są. Dajcie znać w komentarzach, czy podczas tego wideo widzieliście kogoś po drodze, bo no my nie możemy znaleźć. Znaczy, no Iskra szuka, ale ja mu pomagam tutaj kręcić, więc no nie wiem, ja nikogo nie widziałem. Myślałem, że Sugar jest ze mną na dachu, a go nie było. W sensie tam na tym, ale go nie było. To nie wiem, gdzieś Sugar gdzieś poszedł. Rafaelok z Mikim gdzieś poszli, nie wiem, gdzie są. Dobra, ale zasady były w domu, no i za oknami też w sumie można, ale to za oknami nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Jakbyś młodszy, to nie powiedzieliście wchowanego? No jak ja byłem młodszy, to non stop było chowane, tylko że po całym osiedlu, 400 osób, nie no, 40. Całe osiedle u babci, jak mieszkałem, to całe osiedle się chowało po osiedlu, tam w Rędzinach w ogóle, to niedaleko Czesławy. I szukaliśmy przez cały dzień. Zabawa była taka, że tylko była przerwa na obiad i cały dzień szukamy, bo wiecie, babcia zawsze, obiad, zjedz synek, wnuczek, zjedz więcej. Wiecie, i no ale babcia sztosik obiady robiła. On za umywalką szuka Sugara, patrzcie, tutaj Iskra szuka Mikiego albo Sugara. Tam nawet, nie no, rękę się da włożyć, ledwo co, ale się da. Pamiętaj Iskra, że zawsze możesz się poddać, ale wtedy będziesz musiał przyznać, że no, nie umiesz grać jeden na jeden. Nie no, tam to jest mało miejsca, ja tam byłem i nikogo nie widziałem, tak szczerze mówiąc. O, no to weź to zrób tak. Nie, nikogo nie ma. Nie. Sugar tu był? Elubani. Siema. Sugar wychodzi z podłóżka. Ej, ale Iskra jeszcze Mikiego musi znaleźć. I Rafaeloksa. Ja byłem pierwszy, w ogóle on jest przez okno zobaczył. Masakra. Sugar tutaj za... O, szafy sprawdzane. Myślałem, że tam zasnę, nie? Pod podłóżka. Elubani. Do szaf, tak mi się wydaje, tam. Tam? No, ale nie wiem, nie otwieram Iskra. Masakra. Iskra chyba się podda zaraz. Już 8 minut szuka. O, Miki coś krzyknął. Gdzie on jest? Chyba na górze. No na górze to było słychać. No było. Z góry. O, Iskra szuka. No Miki. Ja jeszcze chciałem po prostu tu siedzieć, dlatego krzyknąłem. Dobra, jeszcze Rafaeloks. Jeszcze Rafaeloks. No nie, ale będzie montowania przez to. Ja specjalnie krzyknąłem, bo... Chciałem, żeby były emocje, tak? No, emocje jak nie wiem. Jak na grzybach. Pomagamy mu, czy? Nie wiem. Tam bardzo zimno jest, bardzo zimno. No, tam to zimno jest. Bardzo zimno, zimno. O. Tam jest bardzo zimno. Gdzie ty byłeś, Sugar? Pod łóżkiem. Ja byłem na dworze, Miki. No. Ale na tym tutaj, zobacz. Na tym u góry. Gdzie u góry? No na tym takim murku, w sensie tym dachu u góry, takim pomarańczowym. Tak. Jak on cię znalazł? No przez okno mnie zobaczył. Ale tu u góry jest prawo? Nie, ja byłem tam, po prawo. I mnie zobaczył przez okno, cwaniak. Co? To jest dobra. Oj, zimno, Iskra, zimno tam jest. Tam, o, jaka zimna tam jest. Jak tam jest zimno, to masakra. Tu zimno, bo tu lodówka, to na pewno zimno. Tu ciepło, zimno, zimno, ciepło, 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 zimno, 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 ciepło. Cieplej, cieplej, dobra, jesteś blisko. Dobra, i co? I co? Wygrał! Rafaeloks wygrał tą rundę. Za pralką w łazience. Dobra, jak tutaj no, na no, to sami myśliliśmy, ja mówię, ja dobra, jak krzyczę. Ja robię dymy. Dobra, łatwo, tak, no, druga runda. No Iskra z 10 minut chyba szukał, zaraz zobaczę, poczekajcie. 11 minut szukał Iskra, nie? To ja szybciej znalazłem. Masakr. O, mój telefon. To chyba pora na przerwę.